Hej, witam serdecznie Was wszystkich w ten piątek. Wczoraj był burzliwy dzień. Powiem tak, dwoma słowami, atak zimy. Atak zimy w Niemczech i to taki atak zimy, że na busa z Kacprem czekaliśmy wczoraj 2 godziny. Dzwoniłam do dyspozytorni, powiedziała, że bus jedzie. No dobra, no to czekamy, nie? Bo tak zadzwoniłam za 15:08, bo teoretycznie 5:05 do 8 powinien być już u Kacpra pod nami, pod naszą klatką. No i co? No i patrzę, nie ma. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Jest godzina po 8:00. A pytam się, czy przyjedzie. No, stoimy w korku. Busy stoją w korku. Dobra. W końcu przed 9:00 jest. Ja mówię, przyjedzie ten bus, czy nie? No i pani mówi tak. Bus nie przyjedzie do szkoły. Po prostu droga jest nieprzyjezdna, ponieważ coś się tam czasnęło. Jest cała droga zablokowana i po prostu w obie strony były wczoraj potężne korki, bo ani nie odśnieżone, wszystko zalodzone, całe, nawet u nas pod domem z drugiej strony, całe skrzyżowanie, wszystko zabite, po prostu ani w te, ani do tyłu nie szło po prostu jechać. I zanim to uprzątnęli, była godzina 10:11, coś takiego. Oczywiście zgłosiłam do szkoły, że Kacper nie przyjdzie, bo są takie i takie warunki. W Niemczech jest tak, akurat nie mówię, że w Niemczech ogólnie, bo w Niemczech jest obowiązek szkolny, to wiadomo, ale u Kacpra w szkole są specjalne warunki, ponieważ szkoła jest dość oddalona. Leży w takim miejscu, że jest tak wąska droga za osiedlem domków jednorodzinnych. Często ta droga, to nie jest ta droga główna, po której jeżdżą wszędzie pługi i tak dalej, żeby to było przejezdne, tylko to jest taka droga boczna. Żeby tam dojechać, to też zimą graniczy z cudem, bo tam jest górka, pod którą trzeba podjechać. Nie wszystkie busy mogły w ogóle wyjechać stamtąd wczoraj. I powiem tak, no i szkoła zaznaczyła, że jeśli są, nawet wystosowała do nas taki list kiedyś, że jeśli są niebezpieczne warunki pogodowe, typu lód, śnieg i tak dalej, dzieci mogą zostać w domu bez żadnych konsekwencji, tylko powiedzieć, zgłosić, że dany ten i ten bus nie przyjechał. Ta szkoła ma o tyle dobrze, że tutaj nie patrzą na to, żeby rodzic dziecko dowiózł dziecko do szkoły, bo dużo rodziców są mobilni, ale są rodzice, którzy nie są mobilni. Przykładowo my mamy tylko jedno auto. Żeby dojechać tam, potrzebuje godziny. Prawie godziny, żeby dojechać, po prostu przesiąść się na drugi autobus i dojechać tam do Kacpra, do szkoły, żeby powrócić. Też kupa drogi. Autobusy w ogóle nie jeździły wczoraj, można powiedzieć, się masakrycznie spóźniały, trzeba było stać naprawdę bardzo, bardzo długo. Nie dało po prostu rady, a szkoła jest na tyle oddalona, że po prostu, wiecie, tak to wygląda, bo na Instagramie, powiem tak, dałam relację. No i tam parę osób się pytało, jak to jest tutaj z tą szkołą, tak, bo Kacper został w domu. No i chciałam tą sprawę trochę rozwiać, jak to wygląda u Kacpa w szkole. Mniej więcej to tak wygląda i szkoła na to zezwala i urząd na to zezwala, także tu nie ma
jakiegoś problemu, bo niestety szkoła jest tak i tak położona, to nie jest normalna szkoła podstawowa, tylko to jest szkoła specjalna, gdzie dzieci muszą być dołożone, często są na wózkach inwalidzkich, często nie są mobilne, często mają problemy z poruszaniem się, po prostu cudawianki na kiju. No i tak to jest. Atak zimy nieziemski. I za chwilę sobie wrzucę kawę na szybko, bo muszę lecieć do lekarza. A wczoraj musiałam odwieźć mój holter oddechowy, bo miałam sobie w nocy zbadać, jak ja tu śpię. Jeszcze nic nie wiadomo w tym kierunku. Znaczy się, czy chrapię, jak to z tym moim oddechem, bo mam od dłuższego czasu problemy z oddychaniem i tak dalej. Bardzo często i zmęczenie i w ogóle po prostu ciężko się wyspać, jak ktoś ma problemy właśnie ze spaniem w nocy i z oddechem. Tak, i chciałam to sprawdzić. No szczęście się dostałam do takiego, do pulmonologa. Zobaczy, czy wszystko gra ze strony płuc, alergiczne i tak dalej. No i to tak wygląda. Na szczęście się dostałam do tego lekarza. No i tak. Mam tu kawkę. Powiem wam tak, a propos tego lekarza. Jak się już do niego dostaniecie, to myślałam, że przedwczoraj jajo zniosę, bo siedziałam u lekarza pierwszy raz w poczekalni w Niemczech tyle czasu. Siedziałam 3 bite godziny. Tyle, że w międzyczasie zrobili mi spirometrię, no. Ale byłam totalnie wykończona, bo samo to, żeby pojechać do tego lekarza pociągiem, to jest raptem 45 minut. No i później droga powrotna i tak dalej, i trochę to schodzi, nie? I po prostu, wiecie, musiałam z takim holterem spać, no ale o zdrowie trzeba dbać. Zanim wyjedziemy na sanatorium, muszę sobie właśnie takie różne rzeczy porobić, bo już miałam ten termin wcześniej załatwiony i tylko na niego czekałam, bo chcę sprawdzić pod kątem różnych alergii, bo mam czasami jakieś takie różne jazdy ciekawe. Nieciekawe, dostałam 2 inhalatory. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale trzeba się jakoś trzymać i iść dalej z tym wszystkim. I ja najbardziej się cieszę z tego, że Kacper wczoraj zaakceptował tą sytuację, że busa nie było. Że no trochę się denerwował z początku, ale ja mu wytłumaczyłam, patrz, busa nie ma, musimy iść do domu. On to zrozumiał, biedne dziecko było po prostu głodne, no bo swoje śniadanie miało w plecaku drugie. No i w końcu rozpakowałam mu to śniadanie i mówię, zjedz sobie zanim bus przyjedzie, zanim jeszcze nie wiedziałam, że tego busa nie będzie po prostu. Na szczęście mamy klatkę schodową, że mogliśmy sobie w niej siedzieć, nie musieliśmy cały czas na dworze stać i czekać w tym śniegu, w tym zimnie. Także zamknęłam klatkę, tam na klatce było ciepło i tak to wygląda. Kawka. No za chwilę będę lecieć. Także no takie po prostu atak zimy. Ech, powiem wam, wyjazd z autostrady był ciekawy. Zauważam, że do tego przedszkola, co Kacper kiedyś chodził, tu gdzie jest parking, to chyba 3 kobiety przyjechały, a jest parking, nie wiem, na 10, kilkanaście albo i więcej aut. Po prostu 3 kobiety przyjechały, bo nikt nie mógł więcej przyjechać. Wczorajszym dniem byłam totalnie wykończona. Od rana. Dużo stresu, dużo wszystkiego. Także no wiecie. No ale przeżyło się. Dzisiaj jest dzisiaj. Miałam nadzieję, że będzie lepiej i bus przyjechał. Dobrze podjechał. Już nie ma takiego lodu.
Można powiedzieć, że to jest taka malutka odwilż na razie póki co. Deszcz nie pada, ale widać, że ten śnieg jest inny. On jest taki mokry i są prześwity czarnego, więc czarnej drogi, ale jest nieprzyjemne błoto pośniegowe i tak nie za bardzo. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!